Była to ostatnia przed wakacjami sesja Rady Miasta. 18 czerwca przy 19-osobowym składzie radni między innymi ocenili stopień realizacji miejskich inwestycji, rozliczyli z działalności trzy miejskie spółki ZEC, Zakład Gospodarki i TBS, ale przede wszystkim wprowadzili zmiany w składzie komisji rewizyjnej. Skąd taka decyzja? Otóż w tej sprawie chodzi o to, że wykonawcą trzech dużych inwestycji prowadzonych w ostatnim czasie na terenie miasta była firma Anglo Andrzej Kruk, należąca do zięcia Jana Hieronimka, przewodniczącego komisji rewizyjnej. Przypomnijmy, firma Anglo budowała m.in. ogrodzenie targowiska miejskiego, robiła pokrycie dachu w budynku szkoły podstawowej nr 1, a teraz buduje drewniany gród kasztelański w ogródku jordanowskim. W związku z tym, że jedna z gazet rzuciła w ostatnich tygodniach podejrzenie, że przewodniczący Hieronimek mógł mieć wpływ na rozstrzygnięcia przetargów, zarzucając mu jednocześnie działania mające na celu osiąganie korzyści rodzinnych, radni klubu Ziemia Ostrowska wnioskowali na początku sesji m.in. o odwołanie dotychczasowego składu komisji i powołanie w jej skład radnych opozycji oraz poparcia kandydata opozycji na stanowisko przewodniczącego. Kto z pań i panów radnych jest za tym, aby ze składu komisji rewizyjnej odwołać panią Małgorzatę Bartkiewicz? Kto jest za odwołaniem pani radnej Bartkiewicz? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto jest za tym, aby odwołać pana radnego Hieronimka? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Za odwołaniem pana radnego jest 10 radnych, przeciw nie było, 7 się wstrzymało, 1 nie brał udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że pan Jan Hieronimek został odwołany z składu komisji. Pan radny Jacek Wilczyński, kto jest za tym, aby odwołać pana radnego Jacka Wilczyńskiego ze składu komisji? Jeden. Kto jest przeciw? Kto jest wstrzymał? 3. Ostatecznie przyjęto, że w komisji pozostaje Jacek Wilczyński, Mieczysław Paszczaleniec i nieobecna na tej sesji Maria Bębenek. Na miejsce również nieobecnej tego dnia Małgorzaty Bartkiewicz powołano Krzysztofa Listwona, a nowym przewodniczącym został Tomasz Lewandowski z opozycyjnego klubu Nasze Miasto. Podczas sesji poruszana była również sprawa fenolu. Radni zastanawiali się, czy niebezpieczne, toksyczne związki, pamiątka po dawnej nasycalni podkładów kolejowych zagrażają dziś miejskiemu ujęciu wody. Na pewno coraz częściej do Państwa dochodzą takie informacje, że Ostrów Mazowiecka jest zagrożona związkami fenolu. Jest to pozostałość po dawnej nasycalni PKP. Są to związki kreozotowe, bo taki był proces nasycania i na pewno wielu z Państwa czuje obawy i zresztą bardzo uzasadnione, bo jeżeli taka informacja jest w powszechnym obiegu, to powinniśmy w jakiś sposób być ostrożni i wyczuleni na te sprawy, no i oczywiście na to, co być może ten fenol może spowodować. Ja chcę Państwa zapewnić tutaj w sposób jednoznaczny, że na razie nie ma zagrożenia, nasze ujęcia wody mają bardzo dobrą wodę, jest ona badana coraz częściej, także tutaj Państwo nie zostaniecie zaskoczeni, że obudzicie się rano i woda nie nadaje się do spożycia. My robimy aktualnie monitoring, monitorowane są ujęcia i na pewno jeżeli takie zagrożenie było, będziemy wiedzieć dużo wcześniej. Natomiast też trzeba sobie powiedzieć wyraźnie, że jeżeli by nastąpiło jakiekolwiek zanieczyszczenie tych wód, nie nastąpi to wcześniej jak za kilka lat, bo to nie przemieszcza się tak szybko, to jest przemieszczanie bardzo wolne, ale też możecie Państwo mieć pełną świadomość, że no my kontrolujemy te sprawy i na pewno jesteśmy tutaj bardzo dobrze wyposażeni w instrumenty, myślę, że i technicznie,
techniczne i dokumentacja jest zrobiona i też myślimy o tym, jeżeli by cokolwiek miało się stać, na pewno z wyprzedzeniem zostanie to wykonane, także na pewno nie będziecie Państwo zagrożeni. Na ostatniej w tym półroczu sesji Rada przyjęła również informację o funkcjonowaniu opieki społecznej w mieście za okres do 31 maja bieżącego roku. I chociaż niektórzy radni podkreślali, że nadal nieuregulowany jest problem mieszkań dla potrzebujących mieszkańców, Rada przyjęła także informację o stanie budownictwa komunalnego i socjalnego w mieście.